Hej, ja jestem z Wilbą. No i to jest początek mojej nowej serii z Rise of Man, czyli najnowszego dodatku do Strategii Paradoksu, czyli Europa Universalis 4. No i to jest przedpremierowa seria. No i jestem z tego powodu niezmiernie zadowolony, że udało mi się, że będę w stanie poprowadzić tą serię właśnie przedpremierowo. I tak dobrze widzieliście, że powoli zaczynam przybliżać na Afrykę, ale już powiem co i jak. Przez najbliższe parę dni, aż do premiery dodatku, zamierzam publikować 3 odcinki dziennie z Europy Universalis 4, właśnie z Rights of Man. Całkiem możliwe, że jednak coś nie wyjdzie, może trochę spadnie tempo, ale plan jest 3 odcinki dziennie. A przynajmniej przez teraz, przez weekend, czyli sobotę i niedzielę. W poniedziałek i wtorek może być troszkę już luźniej. Więc tak, to jest najnowszy dodatek. Trochę się pozmieniało i w trakcie rozgrywki będę wskazywał, ponieważ w przeciwieństwie do, jak robiłem przedpremierowo, opisywałem, jak gdyby zajmowałem się Reaper is Due, no to w Crusader Kings nie byłem, że tak powiem, tak dobrze obcykany, oblatany z samym Crusader Kings 2, jak gdyby w podstawce, żeby móc z miejsca mówić, co się zmieniło, co jest innego. W Europa Universalis 4 mam dosyć spore doświadczenie i mam nadzieję, że będę w stanie, właśnie jak będzie iść rozgrywka, będę mówił, tłumaczył, jakie są zmiany. No i jeszcze chyba godzinę przed tym odcinkiem powinna się ukazać moja taka krótka zapowiedź tego, że będę też jutro streamował właśnie przedpremierowo, jeśli będziecie chcieli mi zadać jakieś pytania na żywo, na bieżąco, lub po prostu posłuchać, jak na gubię wątek i nie dokończam zdań i właśnie się plączę, jak coś mówi w zeznaniach, na żywo, no to też będziecie mieli okazję. Całkiem możliwe, że te streamy może będą częstsze, może będą na przykład co tydzień, nie wiadomo jeszcze, zobaczymy. To też od was zależy po prostu, czy będziecie mieli ochotę, czy nie. Tak czy siak, zaczniemy i będziemy teraz, wybierzemy sobie państwa, jak tutaj pokazywałem, już skupiłem się na Afryce. Będziemy grać Etiopią. Powód, dlaczego będziemy grać Etiopią, jest taki, że Etiopia ma swoje, znaczy państwa koptyjskie mają swoje osiągnięcia, jeszcze sama Etiopia miała własne osiągnięcie, czyli być lepiej jak Prester John. I tutaj musielibyśmy bodajże chyba kontrolować Aleksandrię, Konstantynopol i bodajże parę miast. Ja już to osiągnięcie zrobiłem, ale całkiem możliwe, że w tej serii przedpremierowej też będziemy się chcieli zrobić to. Jedno osiągnięcie to jest bodajże błogosławieństwo patriarchalne. Musimy zdobyć 5 błogosławieństw koptyjskich, odblokować. Jak to mechanika działa, to już wyjaśnię w trakcie. To żeby może nie przedłużać, bo ja tu spędziłem 3 minuty na gadaniu, a nie zaczęliśmy rozgrywki. Więc jak zwykle po prostu Iron Man Mode, czyli gramy na Iron Manie. No i rozpoczynamy. Lecimy, będziemy grać Etiopią. No, gro, dobra. No i w takim razie nazwijmy to Rights of Man Pre-Release LP. Dobra? Mam nadzieję, że ten myślnik nie sprawi, że coś się pokopie. Ale nie powinno. Myślniki są dopuszczalne, z tego co pamiętam. W nazwach plików są dopuszczalne. Dobra. Czyli w takim razie nie powinno być, chyba że silnik Europy ma trochę Clausewitz będzie miał trochę problemu z odczytem. Ale to już ten. No i cóż, pierwszą rzeczą, jak zwykle, zaczniemy od po prostu zarządzania tymi alertami. Tutaj mamy informację, że mamy do czynienia z drobną ilością buntów w paru prowincjach. Tutaj mamy misję, tutaj mamy, że niektóre państwa mają problemy z sukcesją, w sensie nie mają następców tronu. I teraz zacznijmy od ostatniego alertu, czyli jednocześnie naszej mechaniki. Przepraszam. Dobrze. Już tłumaczę, na czym polega ta mechanika. Są święte miejsca dla wyznania koptyjskiego, chrześcijańskiego wyznania koptyjskiego. To jest bodajże chrześcijaństwo rządu koptyjskiego, bodajże taka jest pełna poprawna nazwa tego kościoła. To jest jeden z najstarszych kościołów. Przez długi czas on się głównie skupiał, jak dobrze pamiętam, w okolicach Egiptu i na południe od Egiptu.
Mechanika polega tak, że jest na początku, zawsze będzie pięć jak gdyby tych świętych miejsc, czyli Aleksandria, Aksum, Antakija, Kasr Ibrim i Jerewań. I te wszystkie miejsca są świętymi miejscami dla kościoła koptyjskiego. Jeśli będą kontrolowane przez państwo koptyjskie i jednocześnie religia w danej prowincji będzie koptyjska, w tym momencie dostajemy jakby punkcik do odblokowania jakiejś premii, bonusu. Czyli jak będziemy kontrolować na przykład my dwa takie, to będziemy mieli dwa takie punkty tych błogosławieństw patriarchalnych i będziemy mogli sobie odblokować dwie premie. Przy czym, jeśli powiedzmy tutaj w Karakoinlu, czyli tutaj w Jerewaniu, doszłoby na przykład do, często tam dochodzi do buntu tutaj w Van bodajże, czy w Jerewaniu, już nie pamiętam, to jest tak, w Jerewaniu, czy Erywaniu, powinniśmy powiedzieć po polsku, tam często się powiedzmy dochodzi do buntów i powstaje Armenia. Ponieważ Armenia będzie też koptyjska i ona też będzie kontrolować tą prowincję i ona powiedzmy nie była nawrócona, dalej byłaby koptyjska, to w tym momencie, mimo że my bezpośrednio nie będziemy kontrolować tej prowincji, też dostaniemy jak gdyby ten punkcik do odblokowania premii. A premie są dosyć smakowite. Od, no może ta premia jest najmniej ciekawa, bo to jest tylko pół punktu legitymizacji władzy rocznie. No, mamy na przykład przyspieszone odnowienie manpowera, bardzo dobre, czyli zwiększenie siły misjonarzy, tańsze korowanie, no i oczywiście zwiększona dyscyplina, która jest zawsze miła i przyjemna. Ja tutaj sobie, ponieważ jak zobaczymy w okolicy, tutaj jest trochę terenów koptyjskich, ale w dużym stopniu tak naprawdę to są sunnici. Tu mamy jeszcze szyitów do tego, tu mamy też szyitów i tu mamy szyitów, a tutaj mamy jeszcze ibadyzm, czyli trzecie gdyby odłam islamu. No więc nie będzie, no i tutaj mamy jeszcze fetyszystów, tutaj mamy wyznanie mojżeszowe, czyli Żydów. No, więc tutaj w okolicy nie ma zbyt, że tak powiem, ciekawego sytuacji religijnej, dlatego sobie zaczniemy od wzięcia zwiększonej siły nawracania. Tutaj będziemy za to chcieli zastanowić się tak, przede wszystkim kto jest naszym rywalem. Jemen, Adal, Adżuran i Kaffa. Kaffa jest naszym rywalem. Czyli tak, Alodia, o dziwo, Alodia byłaby naszym sojusznikiem. Medribari też mogłoby być naszym sojusznikiem. Ale Medribari ja bym chętnie sobie wybrał, ale nie mogę, bo jest za słabe. Kaffę bym wybrał jako mojego rywala. Tutaj bym wziął sobie powiedzmy z Alodią, czy ja chcę Alodię, czy może Medribari bym wolał wziąć jako sojusznika. Może wolałbym mimo wszystko podbój Velaity. Dobra, to będziemy mieli już, tutaj dostaniemy od razu uroszczenia, będziemy mogli od razu przystąpić do wojny praktycznie z Kaffą od początku i tu dostaniemy kopalnię złota. Bardzo dobrze. Tutaj mamy oczywiście do nawracania. Zobaczmy, jak to tam u nas z gotówką. No niestety z gotówką nie radzimy sobie zbyt dobrze na ten moment. Więc nie będę na razie brał żadnych doradców. To jest też ważna rzecz, że nasz władca jest bardzo dobrym, bardzo silnym władcą. Niestety nasz następca jest dosyć tragiczny. No i tutaj też zauważyliście, że są pewne zmiany, ale tymi zmianami się zajmiemy za chwilkę. Co najważniejsze, co najciekawsza zmiana w tym momencie, jak to byście odpalili sobie 1,17, 1,16 i tak dalej, wcześniejsze wersje, to zauważylibyście, że Etiopia miałaby karę w postaci tam 40-50%, bodajże 50% do czy 40%, chyba 40%, jeśli dobrze pamiętam, oni byli chyba w technologii muzułmańskiej. Więc mieliby 40% kary do nauki, w sensie do prędkości, szybkości, jak gdyby zbadania nowych technologii. No i w efekcie by po prostu musielibyśmy płacić dodatkowe 40% punktów. W tym momencie tego nie mamy. Jesteśmy jak gdyby na tym samym poziomie, co państwa zachodnie, co państwa w tym momencie hinduskie, chińskie i tak dalej. Większość państw zaczyna w tym momencie na tym samym jak gdyby poziomie.
tylko to będzie dynamiczne z powodu instytucji. No ale dobra, ja tutaj gadam, gadam, a mało co robimy. Tutaj bym tak, wziął sobie chętnie jeszcze Adal jako mojego rywala. I mógłbym wziąć Ajauran. Ajauran jest tutaj, ale mielibyśmy wtedy w razie czego tych panów tutaj do pomocy. Tak się zastanawiam, bo ogólnie rzecz biorąc najchętniej bym sobie po prostu przyznam Kasr Ibrim. Tą prowincję bym sobie chętnie przywłaszczył. No ale wtedy musielibyśmy albo się tutaj przebijać przez Mameluków. Więc niestety chyba, przykro mi, ale Alodia będzie moim rywalem. A ciebie sobie wezmę jako sojusznika. Z tobą zacznę budować siatkę szpiegowską w Alodii. I tutaj może w Warsangali. Czy też Marehan. Marehan. Któryś tutaj bym chętnie sobie wziął jako sojusznika. Powiedzmy, że Warsangali. No dobra, no to tutaj mamy to załatwione. Tutaj zaczniemy sobie nawracać Ankober. Tutaj możemy też, tutaj mamy, aha, tutaj mamy szlachtę, szlachtę, szlachtę. Wszędzie też szlachta. To powinno nam spadać trochę. A, no i oczywiście też mamy forma naszych rządów, to jest, mamy najwyższą rangę, czyli mamy cesarstwo despotyczne. No i też mamy zmniejszoną autonomię z powodu bycia Etiopią. I teraz mamy, ponieważ będziemy się szykować do wojny zaraz z Kaffą, to ja bym tutaj sobie zwiększył nasze siły o jeden regiment kawalerii i trzy regimenty piechoty. Ustawił sobie tutaj w okolicach Damot. Dobra. No i tu za paręnaście dni powinniśmy być w stanie. No i tutaj mamy informację, że święte serce Etiopii, że Aksum jest, było sercem imperium, starożytnego imperium aksumickiego, czyli bastionu chrześcijańskiej siły, który był położony na skrzyżowaniu Afryki, Arabii i świata greko-rzymskiego. Dobra, tutaj będziemy mogli zaraz tutaj wywołać wojnę. Pomiędzy obeliskami i ruinami pałaców odbudowaliśmy kościoły tego potężnego państwa, które niegdyś było, czyli właśnie tego Aksumu. Najwspanialszy był zakon, znaczy nie zakon, tylko kościół naszej Panny Maryi z Syjonu. Jest to miejsce, w którym koronujemy naszych cesarzy, potomków Menelika I, który był synem króla Salomona z kolei i królowej Szyby. To jest też miejsce, gdzie przeprowadziliśmy Arkę Przymierza. Co roku tysiące pielgrzymów z najdalszych zakątków naszego imperium pielgrzymują i odwiedzają to święte miejsce. Ponownie Aksum będzie promieniował nieskończoną chwałą Bożą. Dobra? O dziwo, udało mi się nawet przetłumaczyć bez zbytnio jakiś zagwostek czy zacięć. No i w takim razie tutaj sobie życzymy podbój. No i to jest też taka fajna rzecz. Tutaj, jeśli pamiętacie poprzednią wersję, to Humiliate Rival było zawsze na górze, przez co często niektórzy gracze dokonywali takiej drobnej wpadki, że po prostu wywoływali wojnę z Humiliate Rival zamiast normalnego. Tutaj niestety nie mogę sobie powołać generała, niestety. Ale mogę za to skorzystać z wsparcia kleru. No, no dobra. Tak czy jak tutaj wywołamy sobie wojnę, tutaj sprawdźmy, powołajmy sobie jakiegoś następcę najpierw, sprawdźmy. Nasz następca jest, no, powiedzmy, od biedy. Miejmy nadzieję, że umrze, w razie czego skorzystamy z tego fajnego przycisku tutaj, czyli wydziedziczania. I Etiopia jest świetnym do tego celem, ponieważ ten następca jest beznadziejny, jest po prostu 1-2-1 i
No może Enrique to nie jest, ale no cóż, bywało lepiej. No i teraz patrzymy, przeciwnik ma 5000 żołnierzy. Spora szansa, że tak naprawdę będzie, tutaj się powinienem ustawić w takim razie od samego początku. Spora szansa, że tutaj przeciwnik będzie w tej prowincji. Tutaj przeciwnik będzie powoływał pewnie najemników. Dobra. To mi się nie podoba. Tutaj mnie, przyznam, trochę załatwił. Tutaj zmiegnijmy się tymi oddziałami. Wy tutaj do 26, tutaj bym był 3. Jakbym tutaj przeniósł mojego nas, powołał powiedzmy generała. Tu miałbym 31, 28, 31. No nic, spróbujemy. Tutaj sobie wyślemy po regimencie do tych prowincji, żeby po prostu móc zablokować możliwość powołania dodatkowych żołnierzy przez naszych rywali. Tutaj niestety ten regiment zostanie szybko zniszczony. Dobra. Tutaj zbiegniemy się moimi siłami i wy tutaj powołacie regiment 6 kwietnia, dobra. Tu sobie podzielimy tą armię na połowę. Dobra. Ok. I teraz tak, przeciwnik tutaj będzie szedł do RC. Ja bym tam dotarł 24 do 20, czyli tak nie przechwycę. Ja będę chciał go zaatakować w górach, mimo wszystko. O. I w tym momencie on jest już zablokowany i nie będzie w stanie stąd się ruszyć. No niestety efekt jest taki, że będę go atakował w górach, ale powinniśmy bez problemu wygrać, ponieważ go flankujemy, w razie czego możemy jeszcze ten regiment tutaj dorzucić jako posiłki, ale jak widać nie ma potrzeby. Więc tutaj tak naprawdę tutaj wyślemy te regimenty, żeby zacząć oblegać Kaffę, czyli stolicę. Dobra. Tutaj teraz mierzymy do Tavaro. I wyeliminujemy ten stack. Bardzo dobrze. I to jest ważna rzecz. Teraz jest, za każdym razem, kiedy się kończy bitwa i zależnie od tego, jaka jest, od tej tradycji militarnej, którą zdobyliśmy, jest szansa, że dostaniemy cechę dla naszych przywódców. Generałów, admirałów i tak samo władców i następców, jeśli są generałami. Te cechy są w pewien sposób jak gdyby zależne od tego, na przykład nie dostaniemy cechy na przykład zwiększającej skuteczność kawalerii, powiedzmy, jeśli nasza armia składa się z samej piechoty. Jest to w jakiś tam sposób ważone, ale na przykład mając już regiment artylerii, może się okazać, że jesteśmy po prostu mistrzami artyleryjskiego wsparcia dla naszych oddziałów. No i tutaj dostaliśmy Defensive Planner, czyli po prostu coś takiego, modyfikator, który sprawia, że otrzymujemy 10% mniej obrażeń w fazie szoku, czyli w fazie starcia na bliską odległość. Tutaj sobie weźmiemy, w takim razie skonsolidujemy regimenty. Weźmiemy sobie 5 regimentów właśnie. I tutaj zostawimy resztę. I już w tym momencie zmierzamy do dalszego oblegania. Tutaj musimy cały czas uważać. Alodia w tym momencie, o dziwo, nie ma dalej sojuszników. I też zaczniemy sobie budować siatkę szpiegowską w Makurii. Ty masz sojusz z Marehanem, więc w takim razie tu będzie dobrze mieć sojusz w razie czego na wszelki wypadek z Warsangali, żeby tu mieć jakąś tam przeciwwagę. Ty jesteś rywalem. To by się przydało mieć jakoś po prostu inne państwo, które byłoby równowagą, a dokładnie najlepiej byłoby mieć Jemen jako przeciwwagę dla Adalu, sultanatu adalskiego. No niestety nie uda się nam. A tymczasem będziemy sobie obserwować, jak nam cudownie dochodzi do naszego ulubionego ulubionego Disease Outbreak, czyli straciliśmy 5% żołnierzy. No i teraz w takim razie wyślemy tutaj ten jeszcze regiment, żeby po prostu mieć mniej więcej pewność, że niezależnie czy pojawi się ten Disease Outbreak czy nie, będzie obrażenie kontynuowane. Teraz powinienem może na szybko, póki tak nic nie robimy, czyli instytucje.
Instytucje właśnie one zarządzają tą karą technologii i jest ich siedem. Feudalizm, renesans, kolonializm, prasa drukarska, handel globalny, manufaktury i oświecenie. I teraz to działa w ten sposób, że na początku gry jest jedna instytucja, to jest feudalizm i w większości państw on jest już jak gdyby w większości państw zaadoptowany. Na przykład tutaj Hedżas chyba jest, jeśli dobrze pamiętam, wyjątkiem. Hedżas, Najd, czyli tutaj te plemienne państwa, Bałuczystan, tam trochę w Indiach, tam Manipur i reszta jest też nie ma osiągniętego właśnie tego. Połowa Tymurydów, Złota Orda i większość tych tamtych plemion nomadzkich, czyli hord stepowych, nie posiada feudalizmu, ale już manczurskie plemiona posiadają. I też w Afryce tutaj widać, tu nigdzie nie ma feudalizmu. I Ameryki też są kompletnie wolne od tych instytucji. Te instytucje się pojawiają mniej więcej od 1650 co 50 lat. 1500, 550, 600, 650, 700. I w momencie, jak się one się pojawiają w jednej prowincji i potem zaczynają się jak gdyby rozprzestrzeniać na różne tereny. No i to sobie po prostu popatrzymy. Tutaj mamy na przykład widać, że feudalizm jest obecny tutaj, no na przykład tutaj dopiero się powoli rozprzestrzenia na terenie Hedżazu. Jak tutaj sobie klikniemy właśnie tą zakładkę pod N skrótem, no to patrzymy, że mają na przykład rozwój o 0,14 miesięcznie, muszą mieć 100%, żeby na daną prowincję się rozszerzyło i jak mają odpowiednią ilość na terenu w państwie z tą instytucją, mogą ją zaadaptować i w tym momencie dostają takie cechy. Jak mamy feudalizm, dostajemy jednego więcej przywódcę bez płacenia kosztów w punktach militarnych, czyli w tym momencie już możemy mieć trzech liderów. Tutaj mamy renesans, on daje nam, to jest błąd w becie, przepraszam, czyli w tej wersji przedpremierowej, to jest tak naprawdę redukcja kosztu developmentu, czyli po prostu rozwijania prowincji o 5%. Budowa 5% jest tańsza, tutaj mamy zwiększone trade power z prowincji o 10%, tutaj mamy stabilność o 5% zmniejszoną, tutaj mamy plus 1 do kupców, plus 10 dóbr produkowanych w państwie i 25% tańszej konwersji kulturowej. Teraz jest to jeszcze taka ważna rzecz, że jak się taka pojawi instytucja, czyli renesans, to wszystkie państwa, które nie zaadoptowały tej instytucji, zaczynają kumulować karę. I ta kara będzie wynosić plus 1% za każdy rok, przez który nie została zaadoptowana, aż do maksimum 50%. Czyli powiedzmy, renesans pojawił się tam we Włoszech. Jakbyśmy powiedzmy przez 50 lat nic nie robili, żeby zaadoptować ten renesans, to po 50 latach będziemy mieli już na stałe karę 50% do tych instytucji, aż do momentu, kiedy nie zaadaptujemy tego właśnie renesansu. No i żeby zaadoptować, to też trzeba po prostu zapłacić gotówkę, mając odpowiedni procent prowincji w tej instytucji, jak gdyby. Tutaj mamy Helenę z Etiopii. Wydarzenie, dostaniemy 25 punktów władzy administracyjnej i dostaniemy żonę. I to jest już związane z dworem, ale dwór chyba pewnie zostanie, że tak powiem. Te kwestie dworu omówimy w kolejnym odcinku, a na razie tutaj będziemy sobie kontynuować powoli, bo nie chcę też, żeby to było wszystko, że tak skupię się i opowiem o wszystkim na początku, a potem wy stwierdzicie, że już nie mamy po co ciebie oglądać, więc sobie idź, a my już wszystko wiemy. Dlatego jestem taki pazerny, ha ha ha. Dobra, to był kiepski żart, ale nie wiem, czy słyszycie, ale ja mówię, że tak powiem, trochę przez nos i po prostu jestem też trochę, mam wrażenie, że mnie coś łapie. Coś mówiłem chyba parę dni temu. No ale miejmy nadzieję, że nie umrę przedwcześnie i ta kopia przedpremierowa się nie zmarnuje. Dobra, tutaj sobie możemy nawet przyspieszyć do czwórki. Tutaj możemy was nawet wysunąć roszczenie do Al-Qadarif. Wy tutaj będziecie nas zwracać Beję,
To sobie zobaczmy religię, to jest dobra. To wy to sobie nawracajcie. Póki nawracacie na koptyjskie, to jest bardzo dobrze. No i tutaj będziemy obserwować, jak powoli to oblężenie, miejmy nadzieję, prędzej czy później się uda. Ha. Dobra, bo nasz następca ma plus 1 do oblegania, więc my chętnie go sobie przygarniemy. Jeszcze bym póki... Ach, lepiej może nie. Jak zdobędziemy kaffę, powinniśmy być na całkiem nie najgorszej sytuacji pod względem gotówki. No oczywiście nie będziemy mieli aż tak niskiej autonomii, ale... I tak powinno poprawić naszą sytuację, zwłaszcza jeszcze do tego ten jeden fort pozbędziemy się w Elatii. W Eliatii, okej. Okay. No i tutaj już mamy, widać, że podprowadziliśmy naszego następcę tronu. On ma jeden do obrężenia i od razu zaczęło nam iść o wiele szybciej. Niby jeden punkt obrężenia daje tak naprawdę imię teoretycznie 7% szans większą na wygranie. Ale głównie chodzi o to, że tak naprawdę wtedy jest większa szansa na dobre dla nas wydarzenie, to jakby dobry rzut. I ten dobry rzut może wtedy zamiast po prostu mieć, jakby zachować status quo, może posunąć nasze oblężenie do przodu i przez to tak naprawdę teoretycznie nawet 7% może przyspieszyć znacznie takie oblężenie. Wycofam tutaj z Warsengali. O, bardzo dobrze. Będziemy mogli zawrzeć między nimi sojusz. Dobra. Okej. Okay. To sobie weźmiemy, poprosimy o gotóweczkę. I niestety tutaj za szybko kliknąłem, ponieważ jest taka jedna dodatkowa rzecz, a mianowicie licznik, jak gdyby, to się nazywa po angielsku body count, czyli po prostu, no dosłownie licznik trupów, ciał. I to jest też dodatkowa rzecz, która doszła właśnie w tym dodatku. I w tym momencie możemy sobie zobaczyć, że nasze straty w tej wojnie wyniosły 2650 żołnierzy piechoty i 2675, znaczy nie piechoty, tylko w trakcie starcia wręcz, czy w ogóle w trakcie bitwy, a z powodu właśnie wyczerpania i chorób, oblężeń i tak dalej, braku zaopatrzenia. Straciliśmy 2675 żołnierzy, w sumie 5329. No i nawet mamy rozróżnienie na piechotę, kawalerię. No oczywiście tutaj to nam zwiększyło o 1000 tamten regiment piechoty, co straciliśmy na samym początku, nieszczęsny. Niszczymy tutaj ten, rozmontowujemy, przepraszam, ten fort. I zaczynamy korować te ziemię. No i co? No i w takim razie tutaj zaraz powinniśmy być w stanie zawrzeć sojusz z Warsengali. Czego jest zawrzeć sojusz z Warsengali? Warsengali ma sojusz w Ajauran. Jeśli ktoś by wywołał wojnę w Warsengali, to Warsengali będzie miało mnie i Ajauran. Więc to jest spora szansa, że nikt nie odważy się jak gdyby pociągnąć za cyngier, za spust, żeby po prostu zabić Warsengali. Ja będę miał dodatkowego sojusznika, więc też inne państwa będą mniej chętne wywołać mi wojnę. I Ajauran też będzie na przykład nie będzie mniej chętny, żeby na przykład pociągnąć za spust przeciwko mnie, więc to jest jeden z według mnie z lepszych takich po prostu tutaj my lepiej sobie ustanowiliśmy tą sytuację. Tutaj zgromadzimy siły. Kto chce, kler się domaga ziem, ależ ja bardzo proszę, ja chętnie kler zamontuję sobie tutaj w Szewie, dzięki czemu będziemy szybciej nawracać te prowincje. Tutaj mógłbym teoretycznie nawet wyciągnąć tych panów z... No, to jest nawet całkiem niegłupi pomysł. Tutaj wycofam szlachtę, za to wrzucę tu kler. Dzięki temu też będziemy szybciej nawracać i możemy w końcu skorzystać z opcji. Moglibyśmy skorzystać z tej opcji, dostalibyśmy wtedy ok i zażądać wsparcia militarnego, żeby mieć więcej punktów militarnych, żeby szybciej skończyć mieć technologię. Dobra, no to w takim razie za niedługo będziemy wywołamy już wojnę
Elodie. Tutaj potrzebujemy jeszcze tylko paru miesięcy. Tutaj mamy coś w tym... O! Och, i bardzo dobrze tutaj wychodzi na to, że to jest jakby w naszym stajcie, więc będziemy mieli od razu po prostu wszystko z głowy. W sensie nie będziemy musieli jeszcze raz korować i tak dalej. Możemy wziąć sobie teraz na mariaż z Medribari, albo możemy sobie wziąć przez Assap, czyli przez Adal, albo poprawić prestiż. Ja bym wziął sobie królewski mariaż. Czy mógłbym was wasylizować? Raczej nie. Ale sobie weźmiemy ten mariaż. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda. Osiągnąć religijną jedność. To może być trudne. Powiedzmy, że weźmiemy sobie poprawę prestiżu. I tutaj weźmiemy oczywiście, wysuniemy roszczenia. I zaatakujemy na tą biedną Medribari. Medribary posiada 6000 żołnierzy. Ja wiem, że przedłużam, jest już powyżej 30 minut, ale to nie powinna być długa wojna. Dobra, tutaj bym sobie zostawił regiment. Wysłał regiment tu. Poszedł na razie w tą stronę. Po prostu chcę mieć, obserwować i wiedzieć wszystkie prowincje po prostu. Dobra. I w tym momencie możemy... Wy pójdziecie tutaj, wy pójdziecie tutaj, wy tutaj, wy tutaj, wy tutaj. I powinno być wszystko z głowy. Dobra. No i wy tutaj, żeby nie doszło do powołania tego regimentu. No i udało się nam... I tutaj w trakcie bitwy, w trakcie wojny też można już od razu sobie obserwować, jakie są straty, się szykują i patrzą na... Znaczy w sensie... Jak wyglądają obecnie straty po dwóch stronach, co jest bardzo fajną rzeczą. To było już dostępne bodajże w Europie 1 i 2, bo było możliwość podejrzenia, jakie są straty w trakcie, znaczy całej rozgrywki. Może nie akurat w danej wojnie, no ale miło, że taki feature, że tak powiem, doszedł do właśnie Europy, nawet z przeszłości. No dobra, to sobie przyspieszymy na razie do piątki na ten moment. No i będziemy teraz tutaj mieli dostęp bliski do Makurii. Sekrety w sojuszu, proszę bardzo. Wasengali może mieć ile chce, proszę bardzo. Teraz tak, tutaj jest Angot. Dobra, to będę ten Angot chciał nawrócić. Bo tutaj mamy kle... Nie, nie mamy kleru. No to w takim razie pora na wrzucenie tu kleru. I możemy tak, albo scentralizować nasze państwo i wtedy będziemy mieli jeszcze większą redukcję autonomii, co mi się nie podoba, bo wrzucimy sobie plus 1 do unrestu, albo plus 1 do stabilności. I ja chętnie bym ten plus 1 do stabilności przytulił, tylko pytanie, ile tu mi brakuje 3 miesiące, możemy się nie wyrobić. Podbijemy sobie raz stabilność i scentralizujemy, dzięki temu mamy plus 2, które jest no, dosyć rzadko spotykane. Zdobyliśmy, wygraliśmy, jesteśmy po prostu Etiopia mistrzem Etiopii. Zjemy tutaj wszystkich, nikt się na nas nie obrazi, no i Alodia jest nasza. Wykorzystamy to od razu, korując całość ziem. I tutaj od razu wysuniemy roszczenia do Bajudy. Poczekamy sobie całe 2 miesiące. Wysuniemy roszczenia do Berberu i zakończymy odcinek. I mamy rozprzestrzenienie się kawy. O, nawet ma nowy modyfikator. Bardzo dobrze. No, nam się przyda niewątpliwie. Berber. Okej. No i w takim razie tutaj zobaczmy sobie tylko co kafańscy separatyści, 16 tysięcy, powstanie w wysokości 16 tysięcy, dorzuciłem jeszcze tutaj gdzieś regiment piechoty. No i ja się z wami w tym momencie pożegnam, mówiąc jak zwykle dzięki, trzymajcie się, no i miłego weekendu, hej!